Witam Państwa serdecznie i chcę się podzielić refleksjami po drugiej sesji przesłuchań pierwszego dnia 17. edycji Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina. Rozpoczął tę sesję występem pianista angielski Ashley Fripp, wiek 26 lat, utytułowany laureat wielu liczących się konkursów. No ale niestety sprawił mi pewien zawód, oczekiwałem czegoś więcej. Dał natomiast dowód, że można być świetnym pianistą, a niekoniecznie dorastać do zadań, jakie stawia przed interpretatorem muzyka Chopina. Przypomnę tylko, że w 1965 roku triumfatorką tego konkursu była Marta Argerich, ale przygotowywała się do występu w Warszawie 8 lat, a wcześniej uzyskała Grand Prix i złote medale na dwóch konkursach w Bolzano i w Genewie. Dlaczego 8 lat? Bo tak trudny jest Fryderyk Chopin. Podobnie Garrick Ohlson, zwycięzca roku 1970, a 4 lata pracował nad muzyką Chopina, uzyskawszy Grand Prix na konkursie Busoniego w Bolzano. Więc stąd może ten zawód, a może też no, okoliczność, może pianista nie miał swojego dnia, może trema, która przecież tak redukuje czasem umiejętności utalentowanych przecież artystów. Druga po nim grała Yusuko Furumi, wspaniała młodziutka 17-letnia Japonka, która pokazała się w łososiowej sukience, wyglądała rzeczywiście jak kwiat. No i grała pięknie. Grała też pięknie etiudy Chopina, arcytrudne przecież etiudy. A to oznacza, że równie pięknie i nieskazitelnie musiała grać te etiudy, mając lat 14, bo inaczej nie jest to możliwe. Poza tym sięgnęła po najtrudniejszy chyba wyrazowo utwór tego etapu. Mianowicie artyści mają do wyboru albo jedną z ballad, albo jedno ze skerc, albo barcarole, lub fantazję F-moll. Fantazja F-moll to jest arcytrudny utwór, arcygłęboki. Wymaga zgłębienia jego sensów i muzycznych, i jego przesłań symbolicznych. I mogę się tylko dziwić, do jakiego stopnia udało się tej młodej artystce wniknąć w sens i tajemnicę tej muzyki. Uważam też, że ma ona wielki potencjał rozwojowy i za kilka lat będzie grała jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej. Potem wystąpiła Włoszka Saskia Giorgini. No niestety na tle Japonki wypadła zdecydowanie słabiej. Jej etiudy zabrzmiały dość nerwowo, na przykład etiuda F-dur z opusu 10 numer 8. Właściwie mogę powiedzieć, że etiudy Chopina, które tutaj stanowią obowiązkowy test uczestników pierwszego etapu, one są właściwie, no, mają takie trzy role w życiu pianisty. Pierwsza rola to jest ćwiczenie. Etiudy mają charakter edukacyjny. Etiudy to jest wprowadzenie do pianistyki Fryderyka Chopina. Dopiero przyswoiwszy ten kanon etiud, bo właściwie należy grać wszystkie, mogę powiedzieć, że dorosłem do tego, że opanowałem język muzyki Fryderyka Chopina, że mogę sięgać po jego inne arcydzieła. Kiedy jednak moja potencja techniczna i artystyczna znajdzie się nieco powyżej od zadania, jakie stawia etiuda, to dopiero mogę marzyć o tym, że etiuda zabrzmi pod moimi palcami nie jak ćwiczenie, ale jak poemat, jak wizja artystyczna. A o to tutaj chodzi. No niestety tego tutaj zabrakło. I poza tym miałem takie wrażenie, że cały ten występ, te wszystkie cztery utwory, które włoska pianistka grała, one były troszeczkę takie schłodzone. Ona sama była jakby wygaszona z dystansem do tej muzyki. Ja zawsze młodym ludziom powtarzam, że artysta powinien narodzić się za każdym razem na nowo do utworu, który gra na estradzie. Oczywiście, że taka jest natura sztuki wykonawczej, że gra się to samo skerco, czy tę samą balladę po raz 10, 20, 100, 200, ale właśnie za każdym razem trzeba się otworzyć na nowo na przesłanie tego dzieła, trzeba się nim zachwycić. Trzeba tą
temperaturę olśnienia, zachwytu udzielić również słuchaczowi. Tego mi tutaj zabrakło. Kolejny pianista, to już czwarty tego dnia, młody Polak, Adam Mikołaj Goździewski, jeszcze na poziomie liceum muzycznego, pracujący pod kierunkiem pani profesor Joanny Ławrynowicz. No, artysta z dużym zacięciem wirtuozowskim, z takim pazurem, z taką radością bycia na estradzie, z taką przyjemnością autentyczną gry, którą on promieniuje. Ale jednej rzeczy w tej grze mi jednak brakuje. Brakuje mi, przepraszam, że to powiem, artysta jest młody, jeszcze będzie się na pewno rozwijał, jeszcze będzie myślał nad swoją sztuką pianistyczną, też sam będzie chyba w stanie krytycznym okiem na siebie spojrzeć. Brakuje mi kultury brzmienia. Wszystko tutaj było troppo forte. Ja myślę, że chyba rację miał swego czasu Paul Badura Skoda, z którym rozmawiałem przy okazji festiwali chopinowskich w Dusznikach, jak on siebie widzi, to już schodzące pokolenie mistrzów, na tle tych młodych pianistów, 19-20-letnich. On powiedział, niejednokrotnie oni mają lepsze wyszkolenie techniczne niż nasze pokolenie, ale oni z tą swoją pewnością, że absolutnie panują nad fortepianem, nie pozwalają, ażeby stało się odwrotnie, żeby to fortepian zapanował nad nimi, żeby oni byli posłuszni naturze tego instrumentu, a nie sprawiali mu ból nadmierną potęgą brzmienia, zbyt brutalnym uderzeniem. I ja myślę, że to, czego potrzeba jeszcze panu Goździewskiemu, to właśnie tej kultury brzmienia, troszeczkę utemperować moc brzmienia, bo trzeba pamiętać o tym, że Chopin oczekuje od pianisty nie atlety, ale oczekuje pianisty poety. Tego mu życzę. No, pianista węgierski, pianistka węgierska, Yvette Gyöngyösi, pokazała właśnie, że gdy chodzi o etiudy Chopina, to jest jeszcze poniżej tego zadania, które stawia dzieło. A więc no, wtedy mamy do czynienia z grą szkolną, grą wyraźnie nie na miarę i z taką sytuacją radykalnego niedorastania artysty do tych zadań, które wynikają z treści dzieła. No i znakomitość, trzecia znakomitość tego konkursu, po dwóch znakomitościach sesji przedpołudniowej, to pianista Chi Ho Han, Korea. No, chcę powiedzieć, że w ogóle w tej chwili w Korei rodzi się dużo wielkich pianistów. Tam jest świetny poziom pedagogiki muzycznej. Oczywiście oni też kształcą się w najlepszych uczelniach europejskich, ale to pryncypium, te fundamenty wyszkolenia pianistycznego, muzykalności, świadomości, odpowiednio kształtowanej wyobraźni wynoszą ze szkół koreańskich. No więc, co mogę powiedzieć o tej zachwycającej interpretacji? No, artysta, który legitymuje się między innymi złotym medalem na wielkim konkursie ARD w Monachium, to jest taki naprawdę jeden z największych konkursów w Europie, no więc pianista świetny na pewno, ale zadałem sobie pytanie, czy równie świetny chopinista. No, etiudy wspaniałe, etiuda C-dur, opus 10, numer 7, ta tercjowo-sekstowa, błyskotliwie zagrana, bez cienia trudności, zachwycająca swoim pięknem, swoją lekkością. No, równie błyskotliwie i z polotem zagrana kolejna etiuda z tego opusu, etiuda F-dur, numer 8. Te dźwięki pochodów w górę i w dół rozsypywały się jak perły po prostu po klawiaturze. Scherzo E-dur, to samo scherzo, które przed południem grała Galina Czistiakowa. Ona grała go absolutnie w jakiejś takiej aurze poetyckiej, jakiegoś uniesienia, wzlotu w górę. To scherzo było troszeczkę bardziej osadzone, że tak powiem, w materii dźwiękowej, ale równie piękne, no, równie mistrzowsko wykonane. No, no i piękny nokturn, ten cudowny nokturn późny z opusu 62, nokturn H-dur, wymagający kolosalnego wgłębienia się
w relację melodyki i harmoniki, która tu jest szalenie ważna. Ważne jest to skorelowanie planów lewej i prawej ręki. Czasem tego brak u pianistów, można powiedzieć za Ewangelią, nie wie lewica, co czyni prawica, a tymczasem sens melodii w nokturnie, szczególnie w tym, on jakby kształtuje się, generuje w relacji do lewej ręki. Już nie mówiąc o tym, że wspaniale rozumie istotę harmonii szopenowskiej. Harmonii, która budowana jest od dołu, od basu, a więc przez lewą rękę. Kolejny pianista francuski, Olof Hansen, no jakiś nierówny. Miał momenty piękne, jakieś takie fragmenty oderwane od całości, takie impresje dźwiękowe, ale brakowało tutaj całościowego spojrzenia na dzieło, no i przede wszystkim robił fatalny chyba błąd rytmiczny. Ja uważam, że najgorszym, i to mówię z perspektywy doświadczenia poprzednich konkursów, że najgorszym elementem, najbardziej zaniedbanym przez pianistów jest czynnik czasowy, jest czynnik rytmu i metrum. Na przykład charakterystyczną figurę, jest to centralna figura w balladzie F-moll, opus 52, 4/16 ósemka, tapa, tapa, tam. Tapa, tapa, tam. On po prostu zjadał, cały czas podrywał i po prostu nie można. U Chopina nie ma rzeczy błahych, nie ma rzeczy mniej ważnych. Najmniejszy drobiazg ma swoją wagę i przypomina mi się znowu to, co mówiłem kilka dni temu w wykładzie, taka sentencja Michała Anioła. Nie lekceważcie drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość nie jest drobnostką. No i ostatni pianista tej sesji, też właściwie nierówny. Jedyną rzeczą, którą właściwie mnie jakoś przekonał, to była etiuda C-moll, numer 12 z opusu 10, ta tak zwana rewolucyjna, zagrana con passione, ale z kolei w fantazji F-moll, fantazji, która nie ma szczęścia do arcydzielnych wykonań, no chyba, że to jest pianistka rangi Czisniakowej. To jest utwór tak strasznie głęboki, że on wymaga też wniknięcia w kontekst historyczny i kulturowy. Ja tylko dam jeden przykład. Christian Zimmermann, przygotowując się do wykonania razem z orkiestrą przez siebie sformowaną dwóch koncertów Fryderyka Chopina, koncertu E-moll i F-moll w roku 1999. On, Polak, znający przecież świetnie naszą kulturę i naszą historię, pracował dokładnie nad kontekstem historycznym tego czasu, w którym żył Fryderyk Chopin w Warszawie, komponując te dwa arcydzieła koncertowe. Każdy najdrobniejszy fakt, jakieś też okoliczności związane z prasą i tak dalej, życie towarzyskie, to wszystko studiował, ponieważ chciał wcielić się w tego Chopina i chciał zrozumieć nastrój, aurę, klimat duchowy, bo w muzyce ważne są nie tylko dźwięki, ważne są nie tylko piękne struktury, ale ważny jest ten duch, ten klimat, ta ambiance, jak mówią Francuzi. I dopiero wtedy możemy mówić o triumfie ducha nad materią. To tyle w największym skrócie odnośnie popołudniowej sesji pierwszego dnia przesłuchań obecnego koncertu.